W tej chwili znajdujemy się na dziedzińcu zamku Chojnik. To jest zamek, jeden z wyżej położonych w Polsce. Obecnie jesteśmy na poziomie 627 metrów. Zamek został zbudowany mniej więcej w połowie wieku XIV. Oczywiście nie ta część, w której w tej chwili jesteśmy, bo ona jest znacznie późniejsza, tylko ta część górna znajdująca się za nami. Zamek zbudował Bolko II Mały. Pierwotnie była to niezbyt duża siedziba. W zasadzie część obronna, ale nie mająca jakiegoś wielkiego znaczenia militarnego, budowana na bazie tzw. wieży rycerskiej. Z czasem zamek został bardzo szybko rozbudowywany, bo już w 1380 roku zamek trafił w ręce rycerza, który miał na imię Gocze, a w herbie miał owieczkę pod drzewem. Po niemiecku owieczka to jest Schaff, ponieważ on się przyczynił do potęgi rodu Schaff-Goczów, tak później został nazwany. Właśnie połączono imię Gocze z herbem i powstał ród Schaff-Goczów. Oni rozbudowali ten zamek do istniejącego dzisiejszego kształtu. Rozbudowa trwała grubo ponad 200 lat, właściwie prawie 300. Skończyła się dość tragicznie, dlatego że 31 sierpnia 1675 roku piorun uderzył w dach wieży, który był kryty blachą miedzianą, pod spodem były drewniane krokwie. Dach się zapalił, płonące resztki zaczęły spadać na pozostałe dachy i budynki. Burza była prawdopodobnie bez deszczu, tu się czasami takie rzeczy zdarzają. I w ciągu dosłownie 8 godzin zamek obrócił się w ruinę, spłonął cały. Dokumenty nic nie mówią, żeby ktoś przy tym zginął. Jedynym elementem drewnianym z wyposażenia, jaki tutaj pozostał, który świadczy o szalejącym tu pożarze, jest drewniana belka spalona nad bramą, którą można do dzisiejszego dnia podziwiać. Jest to jak najbardziej oryginalna belka. Zamek, no samo malownicze położenie oczywiście powoduje to, że jest masa legend dotyczących tego zamku. Tą najsłynniejszą legendą, która krąży w Polsce i nawet znalazłem ją w paru innych miejscach, oczywiście przerobioną do miejscowych potrzeb, co jest już ewidentnym nadużyciem, ponieważ ta legenda rzeczywiście jest bardzo stara, związana wyłącznie z tym zamkiem, jest legenda dotycząca kasztelanki Kunegundy. W skrócie mówiąc, kasztelan, który tutaj rządził na tym zamku, koniecznie chciał mieć syna, no bo wiadomo, że syn jest znacznie bardziej istotny od córki. Córki są mało potrzebne w średniowieczu, znaczy one mają pewne bardzo ograniczone role, ale chłopcy są zdecydowanie bardziej preferowani w tych warunkach. Niestety urodziła mu się córka, żona z rozpaczy umarła. Kasztelan się rozpił do imentów, piwniczka, w których urzędował, znajduje się z tyłu za nami. W każdym razie dziewczę, które zaczęło rosnąć, dostało imię Kunegunda i chciała koniecznie jakoś spełnić marzenia ojca. Próbowała zostać chłopcem, mówiąc krótko, ponieważ wtedy jeszcze operacje nie wchodziły w rachubę. Ona robiła wszystko to, co chłopcy, co w średniowieczu było rzadko spotykane, ale starała się. Doskonale jeździła konno, walczyła, polowała. Zajęła się gospodarką, doprowadziła do dużego rozkwitu, ponieważ ojciec się zapił, więc doprowadziła sama do rozkwitu całe gospodarstwo. Pewnego dnia zresztą pijany ojciec postanowił gdzieś pojechać, a że nie miał z kim pić, chlał z koniem, koń też był pijany, spadli do piekielnej doliny i się oboje zabili. Znaczy koń razem z kasztelanem. Kasztelanka, jako że już do reszty się w głowie przewróciła, że urody była dosyć istotna, wpadła na genialny pomysł, że nie ma sensu wychodzić za mąż. Za mąż w tamtym okresie wychodziło się w wieku między 12 a 14 rokiem życia. 15-latka to już jest dość stara, a 18-latka w zasadzie już jest kompletnie stara. Jeżeli nie ma majątku, to nie ma o czym marzyć. Więc wpadła na taki genialny pomysł, że wyjdzie tylko za tego, kto konno objedzie zamek po murach obronnych, po dzisiejszej Attyce. To są te półokrągłe takie elementy. Oczywiście jest to legenda, bo fizycznie jest to niemożliwe do spełnienia, ale w legendzie wszystko jest możliwe. Przyjechała masa rycerzy, wszyscy próbowali, oczywiście wszyscy pospadali, wszyscy się pozabijali. Lata zaczęły płynąć, zabrakło rycerzy do jeżdżenia po murach, ale pewnego dnia jeden z nich przyjechał, zjawił się gdzieś tam z innej części Polski i rzecz ciekawa, udało się. Przejechał, aczkolwiek kiedy uszczęśliwiona Kunegunda już w tym wieku dosyć takim zaawansowanym, bo miała 20 lat, przybiegła do niego cała szczęśliwa, że wreszcie będzie miała męża, on po prostu zlekceważył ją kompletnie, powiedział, że nie ma zamiaru żenić się z taką osobą, którą, no nie będę tu używał brzydkich słów, która już doprowadziła do śmierci tylu osób, po prostu odwrócił się i odjechał. Ona zrozpaczona weszła na wieżę i skoczyła do piekielnej doliny, tam z drugiej strony zamku są takie dwa wygniecione pośladki w skałach, podobno wyrżnęła o glebę. Jeżeli te pośladki są prawdziwe, to ja nie wiem jak z tą urodą w takim razie, no ale mniejsza o szczegóły już. Legenda oczywiście jest tylko legendą.
nikt tutaj po murach nie jeździł, jak powiedziałem, jest to fizycznie niemożliwe, natomiast legenda jest bardzo stara i są poważne przypuszczenia, które znalazłem również w literaturze, że Schiller, pisząc poemat Rękawiczka, właśnie pisał to na podstawie legendy usłyszanej tutaj na Chojniku. On tutaj na pewno był, na pewno tą legendę znał i napisał poemat na podstawie swoich jakichś tam odczuć, które były związane, powiedzmy, tutaj z tą legendą. Zamek przez cały swój okres istnienia, do 1945 roku, był w rękach jednego rodu, to jest też ewenement, ponieważ majątki bardzo często zmieniały właścicieli, czy z powodu, powiedzmy, plajty finansowej, czy z powodu ożenku, czy z powodu wyjścia za mąż, zmieniały się rody, zmieniały się stan posiadania tych rodów. Natomiast ten zamek zawsze był w rękach Szafgoczów. Praktycznie 20 lat po zbudowaniu, bo on był zbudowany mniej więcej w połowie lat 60. XIV wieku, już w 1380 przeszedł w ręce Szafgoczów i tak zostało do 1945 roku. Tak się przywiązali do niego? To znaczy oni to traktowali jako swoje gniazdo rodowe. Od tego zamku rozpoczął się rozkwit tego rodu, który był jednym z najpotężniejszych rodów na Dolnym Śląsku. Bardzo bogatych zresztą, obrzydliwie wręcz bogatych po prostu. Oni nie wiedzieli momentami, co z pieniędzmi wręcz robić. Także zachowali to sobie, a po pożarze bardzo szybko ten teren uporządkowali i traktowali to już jako obiekt turystyczny, bo turystyka tak naprawdę zaczyna się już właściwie pod koniec XVII wieku, a w XVIII ona zaczyna naprawdę się rozwijać mocno, bo tu już po wojnach napoleońskich tu zaczyna być dość intensywne. Ja tu znalazłem w niektórych mało dostępnych obecnie miejscach wydrapane daty. To są daty 1719, 1820, 1814, 16. Turyści już zawsze dewastowali zabytki, więc to nie jest coś nowego, co się teraz dzieje. Średniowieczne graffiti. Średniowieczne graffiti inaczej wygląda, możemy je oglądać w Siedlęcinie. Natomiast tutaj to jest typowa dewastacja, ale rzeczywiście świadczy o tym, że ten obiekt był często już odwiedzany turystycznie. Tu między innymi jest jedno z najstarszych schronisk w Polsce, ponieważ góry traktujemy już od 500 metrów w górę, a mamy już wysokość 627 metrów. Już w 1822 tutaj na terenie tego zamku zostało zbudowane schronisko, które istnieje do dnia dzisiejszego. Wcześniej była to taka drewniana szopa, która była tu na tym dziedzińcu, a obecnie w tej bastei, która znajduje się po drugiej stronie, jest zbudowany już budynek normalny, który do dzisiejszego dnia funkcjonuje w takiej postaci, w jakiej został postawiony. Czyli turystyka tu się rozwijała od samego początku. No, ludzie, którzy tu mieszkali, no, o nich można mówić przez kilka dni non stop w zasadzie, bo to pierwszy błąd, jaki my popełniamy, to my traktujemy ludzi urodzonych powiedzmy 300, 400, czy 200, czy 500 lat temu zupełnie inaczej niż dzisiejszych. Tymczasem to jest błąd. Pamiętajmy, że to byli tacy sami ludzie jak my, którzy mieli takie samo poczucie humoru, no może czasami bardziej rubaszne, którzy tak samo lubili się bawić jak my, mówili może trochę innym językiem, może inaczej byli wychowani, mieli inną mentalność, ale ludzie są ludźmi, mieli zawsze te same pomysły i niektóre były wręcz genialne. Mnóstwo anegdot jest związanych z rodem Szafgoczów. Ród zresztą bogaty, więc stać go było na różne dzikie pomysły. Do tego wszystkiego sporo tych rzeczy jest potwierdzonych, z takich no, wariackich zachowań, niezwiązanych może bezpośrednio z tym zamkiem, ale z zamkiem Gryf, który również do nich należał. Miasto Gryf należało również do rodu Szafgoczów. Tam w XIX wieku zbudowano strzelnicę, ponieważ w miejscowości Gryfów Śląski powstało jedno z pierwszych właściwie bractw kurkowych, strzeleckich. To są bractwa, które tworzyli mieszczanie, szkoląc się w strzelaniu z broni, początkowo kurz, potem z broni palnej, po to, żeby być gotowym do obrony, kiedy zajdzie jakaś wojna, napaść czy coś takiego. Te bractwa przetrwały całe wieki, potem przerodziły się w takie bardzo elitarne bractwa kurkowe. Szafgocze postawili pod miastem Gryfów Śląskich dosyć spore strzelnice, zbudowali tam budynek z restauracją, który był pomieszczeniem tej, gdzie ci strzelcy się gromadzili, spotykali. Do takiego bractwa należała okoliczna szlachta, baronowie, hrabiowie, jak i również bogate mieszczeństwo. I w maju, bodajże 26 maja miały się odbyć w 1836, ale to już jest mało istotne chyba, miało się odbyć takie doroczne strzelanie bractwa kurkowego.
Kłopot polegał na tym, że 25 maja zaczął obficie padać śnieg, jak to się tu w górach zdarza, i tego śniegu spadło grubo ponad pół metra. 26 mieli zacząć strzelać na tych torach strzeleckich z broni palnej. Oczywiście ta broń była jeszcze krzesowa, czyli krzemień wkręcony w kurek, uderza o krzesiwo, iskierka pada na panewkę, zapala się proch, zapala się przez specjalny przewód lufie i następuje wystrzał. Przy dużej wilgotności, przy śniegu, to stwarza poważne trudności. No oczywiście z tego strzelania niewiele wychodziło, oni ganiali w tym śniegu no, do kolan. Niewiele im z tego wyszło, dali sobie w końcu z tym spokój i wpadli na inny pomysł, zaczęli lepić bałwana. I mówimy tutaj o hrabiach, baronach, no jest to elita, jakby nie patrzeć, którą znamy z portretów i sobie wyobrażamy, że to są dumni ludzie, chodzący wyprostowani, nigdy nie uśmiechnięci. Ulepili gigantycznych rozmiarów bałwana, ponieważ cały czas w tej restauracji tam ostro raczyli się grzanym winem. Oczywiście popili się jak małe bąki. Wpadli na jeszcze ciekawszy pomysł. Jak już tego wielkiego bałwana zbudowali, trudno mówić o rozmiarach w tej chwili, ale podobno był dosyć istotnych rozmiarów, wpakowali do niego beczkę prochu i wysadzili go w powietrze. To nawet zostało uwiecznione na obrazie, który wisiał w ratuszu w Gryfowie Śląskim. Niestety po II wojnie światowej jakiś cymbał ten obraz zdjął i wyrzucił. Najzwyczajniej w świecie zniszczył go. Także nie mamy już tej pamiątki po tych wybrykach. Wbrew powszechnemu mniemaniu nie budowali tego niewolnicy. Najczęściej mówi się o jeńcach wojennych i o niewolnikach. Pierwsza sprawa.